Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale Prosper Militaria. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować krótko dwie rzeczy. Fajny stolik strzelecki. To są właśnie nogi od tego stołu, które rozsunąłem i pozwoliłem sobie ustawić do pozycji stojącej. Będę strzelał dzisiaj z pozycji stojącej, ponieważ zapomniałem w teren krzesełka. Jak widzicie, ostatnio na filmie strzelaliśmy z pozycji siedzącej, bo te nogi są... Można je skrócić i tą długość można sobie regulować tych nóg. Teraz je dałem na maksymalną długość i będę się starał właśnie za chwilę tutaj zamontować blat i uzyskać dla siebie jakąś ergonomiczną pozycję stojącą. Stolik kosztuje około 750 zł, jest przeznaczony do precyzyjnego strzelectwa, nawet do benchrestu i wyprodukowany jest w USA. Ja akurat go u siebie nie mieliśmy, tego stolika, nie mieliśmy u siebie w sklepie, więc sprowadziłem go ze sklepu Hubertus. I co? To w zasadzie tyle. Aha, i jeszcze chciałem zaprezentować karabinek, którego nie pokazywałem na naszym kanale, czyli Vyro HW95. Moim zdaniem jeden z najlepszych karabinków sprężynowym z górnym naciągiem łamanych, zaraz po LG Fale na równi z 9.8. 9.5, 9.8 to jest to samo, tylko 9.8 w troszkę innym designie. Zrobiony tam ma regulowaną bakę stopkę. A 9.5 to taka okrojona, tańsza wersja, ale system ten sam. Ale dodatkowo ma dołożone otwarte przyrządy celownicze, już dość profesjonalne, więc można postrzelać fajnie i bez optyki, i z optyką. Gdzieś na około 1,60 m wysunięty. I przepiękny HW95. Karabinek znany na całym świecie, bardzo dużo tych karabinków sprzedaje się w Anglii, używają ich też jako karabinki hunterskie, ponieważ z większości modeli ten Vyro dysponuje dużą energią kinetyczną, bo jest tak samo mocny i celny jak 9.7K i 9.8, a jest troszeczkę lżejszy i można go wziąć sobie na pas po prostu w Anglii i łatwiej się go nosi, łatwiej się go ładuje, tak, bo można tylko złamać lufę, naciągnąć, jest po problemie, a celność i precyzja jest ta sama. System jest ten sam dokładnie co 9.8, w zasadzie to na bazie 9.5 powstała 9.8, tylko ją troszkę zmodernizowano o ten kołnierz, lufy i regulowaną stopkę i bakę. Tutaj założyłem montaż średni. Jest praktycznie na styk. Jak widzicie, jest tylko prześwit tam milimetra. Jest to dość fajne dla mnie, ponieważ się licuje i ta baka jest zrobiona pod otwarte przyrządy, ale na średnim i niskim montażu bez problemu bardzo wygodnie mi się składa do tej baki z optyką. Na wysokim montażu już by było troszkę gorzej, ale moim zdaniem jest teraz idealnie tak, jak powinno być. I spokojnie, jak ktoś nie chce wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na te X-a, czy nie stać go na 9.7, a chce coś więcej niż HW50, czyli troszkę więcej energii, troszkę większy karabinek i takim, którym już mógłby spokojnie startować w HFT, no to bierze po prostu 9.5. To jest wersja 95 Lux. Tutaj widzimy, ma muszkę i w muszce jest włożony insert o danej grubości i te inserty można potem osobno sobie dokupić i wymieniać, jak ktoś chce tam grubszy czy cieńszy i tak dalej. Oczywiście to jest też ściągane na imbus, można sobie ściągnąć, widziałem też te lufki skracane 9.5, robiony gwint 1/2 ONF i z tłumiczkiem ze ściągniętą szczerbinką bardzo ładnie się prezentują, chociaż ja sobie go zostawiam w takiej wersji oryginalnej, ponieważ chcę sobie czasem też poszczelać z otwartych przyrządów celowniczych. Fajna rywalizacja, szczególnie rodzinnie, gdzieś tam się pobawić, mamy jakąś młodzież, żeby ich pouczyć, więc taki karabinek też ma sens jak najbardziej. No i tu już jest jednak 16 dżuli, także
to samo co 9.7 czy 9.8. Nie odstaje, jedynie jest skromniej zrobiony, jeżeli chodzi o osadę, ale jest piękne drewno. A i tyle, no nic, strzelamy, zeruję go, no i wyniki na tarczy zaprezentuję jak zawsze. Chwilę dojedzie do mnie Rafał, przywiezie mi krzesełko, no na razie spróbuję z pozycji stojącej. HW95 Lux. Karabinek został wyzerowany na tarczy właśnie, na razie na 18 metrów, raz wam pokażę. I stoliczek obniżyłem sobie do pozycji siedzącej, ze stójki szlało mi się bardzo wygodnie. Ale nie kontynuowałem, bo dostałem krzesełko na tarczy. Teraz zrobimy test na 25 metrów, włączymy kamerkę. Na razie było zerowanie. I wygląda to tak. Zerowanie, zerowanie, zerowanie. Raz, dwa, trzy. I czwarty mi tu przeleciał, nie powiększając dziury. Na 17 metrów. No i teraz gdzieś na jakimś odblasku może sobie tutaj obiorę jakiś punkcik i na tej odblaskowej będę strzelał, zakleję za chwilę zaklejkami te dziury, bo to też tutaj sobie zerwałem. Podczas kręcenia nie było widać tych strzałów. Tu mi jeden uciekł, to się przyznaje. A tu są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, praktycznie w to samo miejsce. Mniej jak jeden grosz, bo to co widzimy na wierzchu to jest zawsze kolor z farby, a przeszczelina, jak widzicie, wewnątrz jest dużo mniejsza. Śrucina 4,5 mm. Słychać brzdęk sprężyny. Jest troszkę kopnięcie, bo jednak jest nieucywilizowany, jest prosto z pudełka. Ale 4 strzały na 27 metrów zamykamy w takiej małej przeszczelince. Czyli kazeta 15 za każdym razem. Teraz ustawię. Troszkę rozsiane, raz, dwa, trzy, cztery, tu się ułożyły, o, widać, grosik i te mi troszkę uciekły. Tak to wyglądało na tarczy, quiz, a tutaj była Olimpia i tutaj był JSB. JSB wypadł najlepiej. Podsumowując, HW95 celny karabinek z bardzo dużym potencjałem, jeżeli chodzi o celność, raz, dwa, trzy, cztery strzały, grupa z JSB, czyli da się zrobić kropkę przysłowiową. Tylko tak naprawdę trzeba dobrać sobie śród. No i proponowałbym ucywilizować karabinek, bo jednak też dla mnie jest troszeczkę taki kopiący, głośny i te strzały czasem podbijają gdzieś tą lufę. Jeżeli miałbym być szczery i porównać tego Gazrama HW90K do tej sprężyny nieucywilizowanej, to kulturalnie troszeczkę pracował jednak 90K. HW95, śrucik JSB. Nigdy tak nie strzelałem. Zobaczymy, już widzę, że tarczę mam nieosiowo. Trzeba będzie troszkę ją przestawić. Pierwszy strzał z karabinka. I nie wiemy jeszcze, gdzie poleciało. Pracował kulturalnie i tak nie skakał, nie podbijało go. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, 9.5 to świetny karabinek. Wystarczyłoby mu dorobić ślizgi, zrobić prowadnicę i już będzie naprawdę bardzo ciekawym, ekstremalnie pracującym karabinkiem. Spuzz rekord to samo wszystko co w HW.
I co? No i fajne są te otwarte przyrządy celownicze. No i to jest taki większy HW50, więc mamy większy gabarytowo karabinek i większą energię. Spokojnie go możemy robić 16-3 dżula. Fajnie pracują w 15,5 dżula po tuningu. Prosty jest w rozbiórce. No i teraz na rynku w zasadzie jak wycofano LGV z naciągiem górnym, to mamy tylko 9,5 i 9,8 w zasadzie najlepsze karabinki jeszcze z tego typu przyrządami. No i ładne, ładne drewienko i tak dalej. Także też pierwszoligowy karabinek. Teraz akurat, jeżeli chodzi o markę Weyerau, jest ciężko na rynku. Z dostępnością walczymy o każdą sztukę. Także 9,5 jakieś do nas przyszły, 97K przyszły, 50 przyszły, bo było, że tak powiem, długo nic. No i tyle. Teraz akurat wysyłałem dzisiaj dwa karabinki do WST Słoniu, do Marcina, dla klientów, żeby od razu zrobić je, jeżeli chodzi o tuning. HW95, przyjemny karabinek, naprawdę precyzyjny i tak jak mówię, dla całej rodziny, bo można się pobawić i muszka, szczerbinka i popracować z optyką. Należy faktycznie dobrać śrut, zrobić przegląd zerowy to minimum, a najlepiej pełny tuning. Stolik zdał egzamin zarówno w pozycji stojącej, jak i w pozycji stojącej i siedzącej. Także bardzo przyjemny stolik, polecam każdemu. Te stopki, nóżki są ostre, można je sobie spokojnie wbić, zakotwić w trawę, więc stolik jest bardzo, bardzo przyjemny. A następnym razem wezmę inną partię śrutu JSB i spróbuję coś lepszego na tarczy wyrzeźbić HW95 niż dzisiaj. Bo tak jak mówię, tutaj mi bardzo ładnie skupił, tu mi troszkę rozsiał, chociaż tu też czyszczały były w to samo miejsce i tu mi troszkę rozsiał. Ale no tak jak mówię, co chwilę strzelanie innym karabinkiem wymaga podparcia w tym samym miejscu, złożenia się powtarzalnego, pracy na spuście. On jednak też jest nowy, kopie, ta sprężyna się dopiero układa, więc też nie do końca to jest wina tylko i wyłącznie śrutu, ale pewnie po części też i moja, i karabinka, ale wszystko można, że tak powiem, poprawić. To tyle dzisiaj króciutko, żeby nie przeciągać. Pozdrawiam wszystkich i mogę polecić 9,5, jak ktoś szuka sprężyny o klasycznych walorach, klasycznym wyglądzie, otwartych przyrządach, chce mieć dużą energię i bardzo precyzyjny karabinek. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.